Okej, podejdziemy już kawałek. To Władimir, te kontakty to przeciwnik Noctowizji. Uwaga, mięci na skrzyżowaniu w punkcie 2 znajduje się BRDM i UAZ. Nie wiadomo czy obsadzony. Prawdopodobnie w kwadracie 086-104, kontakt piechoty, czwórka. Anton, Borys, wkraczać w kierunku do miejscowości. Borys, zająć budynki w zachodniej części. Anton, skrzyżowanie w punkcie 2. Anton, przyjął. Borys, przyjął. Zachodnie. Podjedziemy od wschodu. Uwaga, Zymut 160 przesieka daleko, prawdopodobnie kolejny posterunek. Widać nieaktywny, zimny znaczy się pojazd. Tutaj Borys, mogę dalej pociągnąć lasem na wschód i wejść od przesieki. Mniej więcej składaczu 101104 odbiór. Tak, zezwalam, jednakże uważajcie na ten wcześniej wspomniany pojazd. To chyba WTR 60 bądź BMD. Azymut 138 od aktualnej pozycji hotelu 1050 metrów, wrogi posterunek z BTR-em 70. Borys wkracza do miasta na dwóch rzutach. Borys, odbijcie na wschód, Borys, odbijcie na wschód, na zachodzie jest BRDM aktywny. Powtarzam, zachód, wyjazd z miejscowości BRDM aktywny. Przyjął. Pojazdy Czugun, Władimir, przesunąć się w rejon pozycji aktualnej piechoty Czuguna i stamtąd wspierać ogniem. Władimir, przyjął.
szukamy. Borys, zabudowany w podacie 100 103. Przyjął. Dobra, sanitariusze, idziemy na pozycję czuguna, piechoty. Czugun, Berdem, miejsce musi zostać zlikwidowane. Przyjąłem. No, tylko żołędzi brakuje. Dwódca Anton, potrzebny medyk. Ostatnio taki widziałem, jak Putina wybierali. Przyjąłem stabilizować rannego, wysyłam sanitariuszy. Bako, nie patrz się tam, tylko patrz się na miasto, żeby coś nie doszło. Sanitariusze, punkt numer 2, Anton ma rannego. Tam przed punktem. Tutaj Borys, trzymamy wschodnią część miejscowości razem z pojazdem. Obierz. Zrozumiałem, utrzymywać. Mameron? Mameron jestem. Tak, czugun, zachodnia część miejscowości. A tam jest Anton. Mogę się przemieścić do tych zabudowań w kwadracie. Nie, ale chodzi mi o te zabudowania, jakby ja traktuję to jako część miejscowości. W sensie te zabudowania. Ty tam zachód. Na zachód tam. Masz zabrać pojazd? Tak, razem z pojazdem. Okej. Okej, tutaj dowódca czuguna do wszystkich, do pojazdu również. Przemieszczam się do kwadratu 096104. 096104, są to zabudowania na zachód. Zajmujemy je. W porządku, proszę. Ruszamy. Dramat wasz pojazd jest cały, nawet krótki nadaje. Czego nie potwierdza. Tu na południu coś mamy prawdopodobnie. Dobra. Do pojazdu mogę coś strzelało z broni ręcznej. Możliwy kontratak wroga. Czego mówisz, że te strzały to mógł być możliwy kontratak? Czy mamy teraz możliwy kontratak? Istnieje opcja, że jest to możliwość kontrataku wroga na posterunek. Zrozumiałem, w takim wypadku jak najszybciej zajmij zabudowania, które ci zleciłem i spróbuj sprawdzić drogę wychodzącą w kierunku południowym. Zrozumiałem. Tutaj wszyscy sali, wracać do ciebie Mike, czy czekać? Przemieszczaj się w kierunku zachodnim do tych zabudowań po przeciwnej stronie pola, ja się tam będę przemieszczał. Przyjął. Wóz Władimir, przemieśćcie się na pozycję 096-104.
Dobra, idziemy, Mateo. A Majku, tutaj pojazd, czy mamy się przemieścić za wami do Czuguna? Tak, przemieszczajcie się w kierunku Czuguna, znaczy pojazdu, znaczy tej części miejscowości, będziemy zaraz całą formacją się przesuwać. Borys i Anton prawdopodobnie ostrzał z kierunku wschodniego. Borys, wiecie coś na ten temat? Za ostrzał z dołu, jesteśmy na wzgórzu, widziałem tylko smugacza, reszty nie stwierdzam, bo nie widzę. Anton jest na zachód od punktu 2, mamy stratę minus 1 odbiór. Przyjąłem. Jestem. Tutaj pojazd Wladimir z południowego wschodu, dostaliśmy ostrzał. Przyjąłem. Do wszystkich sekcji zwijamy w kierunku drogi wyjazdowej na południe. Aktualna pozycja hotel. Formujemy kolumnę w poprzednim stanie i ruszamy dalej. Wschodu, południowego wschodu, ale nic kompletnie nie widzę, muszę gdzieś poza zasięgiem strzelać obie. Patrz, to jest na zasięgu. Zrozumiałem, to najprawdopodobniej możliwy kontratak z bazy pancernej Berezina, dlatego chcę się od tego odciąć, jak najszybciej się stąd zabierać. Dobra, co z pojazdem Borysa? Przyjął. Na południu, bo pojazd zabezpieczył. Nie, to on, to gdzie jest, kurwa, pojazd Borysa? Jeszcze na południowym wschodzie. Czugun i reszta kolumny, Borys nas dogoni, ruszamy do trójki. Dobra, podjeżdżamy, a zobaczysz. Czugun zrozumiał, zbieramy. Dobra, wracam, nikt nie był ranny, o dziwo. Ja potwierdzam, tylko Cameron był ranny, ja mu pomogłem. Super. Tutaj Borys T-34 zmierza w kierunku naszych pojazdów, jedzie na północny zachód. Tutaj Anton, potrzebna pomoc medyczna pilnie w punkcie, w kwadracie 085-065. Medycy, tam, za BWW-em ranny. Dimitri, to Czugun, gdzie jesteś? Dimitri, podchodzimy do bunkra na wzgórzu 331. To wstrzymajcie, zaraz pchnę piechotę i pojazd, dojedziemy wam wspomóc, nie wchodźcie tam sami. Przyjął. Uwaga, zachód, wrogi BTR 70 razem z piechotą. Zachód od aktualnej pozycji w PWP Trawy. Trawa, zachód, wysuń się 50 metrów, będziesz miał na zachodzie cele. Skąd to? Nie wiem, co z nim? Nie wiem, no się budzi. Tak, się obudził. Kubiński. T-34 wyeliminowane, załoga padła.
Potwierdzę, Borys, potwierdzę. Status? Wróg nas flankuje z zachodu, mam stratę, cały czas nacierają, wychop... Rozumiałem, cofnij w kierunku pozycji Antona i damy im wsparcie tam. Tutaj Borys, cofnąłem się, postarajcie się zlikwidować jakoś to ZSU w ruinę, albo nam ostro w kość daje, nie możemy w ogóle pod miejscowość podejść. Zgłasza Władimir. Władimir, proszę o pozwolenie udania się na wschód i zaatakowanie... Na wschód, przemieszczenie się na południe i zaatakowanie od wschodu tą dróżką małą na miejscowość Kumerna, odbiór. Zrozumiałem, masz pozwolenie. Tu zwiad, break, zobaczcie na mapę. 078, 06. 4, pilne. Anton, próbuj powoli przesuwać się, wykorzystując słony wzgórza 331 na południe. Anton, przemieszczajcie się w kierunku wzgórza 331. Tutaj pojazd Bravo, czyli działko atakuje, dalej podobne odbiór. Przyjąłem, wykonam szybki defend na wzgórze 331, jak mnie słyszy, jak przyjąłeś mnie. Mike, zgłoś na krótkie. Pomiędzy nas a pozycję Borysa wchodzi piechota wroga, właśnie z lasu wyszli. Przyjąłem, obracamy. Zwiad do wszystkich na naszej pozycji. Tutaj Anton, podamy defend na bunkier, jak mnie przyjąłeś? Straciłem obserwatora. Anton, zajmijcie ten bunkier ostrożnie, Dimitri jest w potrzebie. Wspomóżcie Dimitriego w tamtej okolicy. Nie, w tej chwili obecnie wykonuję to. Tutaj Dimitri, uważajcie, na naszej pozycji pojazd opancerzony, powtarzam, na naszej pozycji pojazd opancerzony. Dobra, chyba my musimy iść zająć ten bunkier za mną. Mike, tutaj pojazd, obróciliśmy się do tyłu, nie widzimy żadnych kontaktów. Zrozumiałem, one wchodzą prawdopodobnie między nas a Borysa, nie wiem. Zrozumiałem, właśnie trzymamy się między... Wódką tutaj a... Anton, desant udany,
pozycji, połącz się jak najszybciej z Antonem. To Dimitri, nie mogę dlatego, że Mike, spójrz na mapę, gdzie jestem, to jest pojazd opancerzony. Okej, przyjąłem czugun, postarajcie się wspomóc Dimitriego w eliminacji tego pojazdu. Robię co się da, ale wróg nas cały czas flankuje z zachodu, przemieszczam się na południe. Tutaj Borys próbuje ugryźć od każdej strony, gdzie próbuję podejść, to jestem ostrzeliwany dosyć grubo. Spróbuję jeszcze od południa przejść na zachód i na północ do tych zabudowań. Medyk, okay. Medyk? Właśnie załatwiam z medykiem. Jeszcze mam chwilę. Za bunkier. Brak, mogę mu pieprzyć z granatnika. Nie, tak. Da radę. Nasi idą. Dimitri, jesteś cały? Wol zginął, powtarzam, wol zginął. Mogę też. Deszka 160 od bunkra. Czugun, ubezpieczaj prawą flankę. Znaczy zachód. Tak, znaczy zachód. Trawa wypuszcza się mniej więcej na 200-220. Plus dowodzenia, postaraj się zbliżyć do reszty. Tutaj Borys, chyba za to, że zlikwidowana, zaraz potwierdzę. To było ta. Powtórz, Borys? Prawdopodobnie za to, że zlikwidowana, zaraz potwierdzę. Majku. Zrozumiałem. No hejdy. 180. Borys, czy jakieś twoje jednostki weszły do miejscowości? Przeciwnik 160 od bunkra. Tutaj Borys będzie bezpośrednio chodzić na obiekt Roman. Wiem, że jest tu, bo meldowałem o tym już chyba 5 razy. Tutaj. Cofaj. Chłopaki, no to nie jeszcze się cofa, najpierw wysunie. Zdejmijcie do telewizora, jest już bardzo jasne. No to cofałem właśnie. Trafa, to jest
Cześć. Medyk, siemak. Siemak, medyka potrzebuję. No skąd kurwa? Jak on mnie kurwa w nogi trafił w pojeździe pancernym? No co, to tam miał. Dobra, cię mój pojazd. Okej, panowie. Czekaj, Mike. Mike, jeszcze medyki to znajdziesz. Kurde. Nie, jeszcze chyba teraz. Nie, bo dym mi się rzucił. Anton, wyślij swoją piechotę do wsparcia zabezpieczenia obiektywu Roman. Uważać wszyscy sojusznik w rejonie obiektywu. Zajmujemy teren potwierdzony, wyeliminowanie Romana i wycofujemy się stąd. Okej, przyjąłem. Okej, jeszcze dziękuję cię leczę, ale okej, ciao. Wóz dowodzenia, przejmij pilnowanie perymetru północny wschód. Dobra, północny wschód. Odwróć się na 0. Tutaj czugon, wchodzimy do miejscowości od zachodu. Tutaj Borys, wyeliminowaliśmy nasz cel, powtarzam, Borys wyeliminował cel. Zrozumiałem, Borys, sprawdźcie ciało, czy nie ma jakichś dokumentów, jak najszybciej przeczesać obóz i wycofujemy się, reformujemy się w rejonie bunkra. Przyjąłem, Borys na terenie kościoła. Tutaj Anton, potrzebujemy pilnie pomocy medycznej, kwadrat 84 na 60. Anton, potrzebuję pomocy medycznej. Jeden leci. Powtarzam tu, Anton, kwadrat 84 na 61, pilnie potrzebna pomoc medyczna. Ja pierdolę. Myśmy całą drogę tutaj śpiewali, kurwa. Jak się salutowało, bo nie pamiętam. Ruszam. Nie śpiewaj ktoś, kurwa. Wsadźcie mu butelkę ze spirytusem. No jebam się już, kurwa, od czasu. Wow, to jest dobre prosto. Wszystkie sekcje dotarły? Gdyby wszystkie misje miały takie klimat. Nie jest Anton? Prawie niech żyje Matyczka Rasyja. Dobra, można spocząć. Dobra. Poczuj. Z tego co się doliczyłem jest 4 albo 5 strat, misja wykonana. Eldu najwięcej ściągnąłeś. Wyszło nawet nieźle, lekki chaos przy ostatnim punkcie związany z atakiem przeciwnika z prawej flanki. Ale skończyło się na nie najgorzej. No i w ramach ostatniego punktu wycieczki tutaj dla zebranych mamy oto pomnik przyrody. Drzewo takie sobie rośnie, fontanna. Gdzieś w Gowodznie według legendy jest jeszcze jakaś karczma, także potem będzie pewna się misja zakończona.